Prawie rozlała wodę, świetnie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyk Vlog. Mam nadzieję, że stęskniliście się za tą serią. Zapraszam was na kolejny odcinek. Ja pana zjadam. I ci z was, którzy są bardziej uważni, pewnie już zauważyli, że towarzyszy nam gęsta megapianka. Tutaj, w prawym rogu. Dzisiaj mam zestaw, którym jestem mega podekscytowana. Mam nadzieję, że będzie super, bo zapowiada się naprawdę świetnie. Jest to nic innego jak indyjskie curry. Tutaj jak widzicie jest sos curry, tutaj są chyba jakieś te chlebki. Tu jest jakaś forma deseru i to wygląda jak jakieś nuggetsy. To nie wiem o co w tym dokładnie chodzi, ale to jest chyba jakiś taki turecka gęsta megapianka, która zawija chlebek? Nie mam pojęcia, ale otwórzmy. Jak już się stęskniłam za zestawami Ja pana zjadam, już tak dawno ich nie robiłam. Mój cały wyjazd na Hawaje był zupełnie bez Ja pana zjadam. Ale teraz spójrzmy, co jest w środku. Tam, 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 tam. Ah, idealnie spadł. W ogóle bardzo niegrzecznie z mojej strony, bo pokazałam wam front, ale nie pokazałam wam, jak to wszystko wygląda z tyłu. I tutaj od góry jak zwykle jest instrukcja, tutaj skład i tak dalej, ale mnie interesuje tylko ta część. A więc teraz... nie uciekaj, bez sensu, i tak cię zjem. A więc teraz pokażę wam zawartość opakowania. Żółta saszetka z proszkiem do zrobienia tych dwóch słoników. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale wydaje mi się, że jakaś forma chlebka. I tutaj mamy czerwoną saszetkę, na której widać, że są narysowane nuggetsy, więc pewnie jest to po prostu proszek do zrobienia nuggetsów. Kolejna saszetka jest brązowa i tutaj wyraźnie widać sos curry. I ostatnia saszetka niebieska i tutaj jest właśnie ten deser. Szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że pewnie będzie to jakaś forma, nie wiem, galaretki o smaku sody, czyli ramune. Czyli pewnie nie będzie mi smakować. I dalej mamy jeszcze różową łyżeczkę. No i oczywiście tackę z różnymi zagłębieniami. Tutaj widać, że jest ich aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć zagłębień. I pierwsza rzecz, którą będę musiała zrobić, to wziąć nożyczki i porozcinać tą tackę, tak żeby uwolnić te wszystkie foremki, bo będę z nich korzystać oddzielnie. Jedna, druga, trzecia i ostatnie cięcie. Bam! I teraz można zaczynać pracę. Przygotowałam sobie wodę i muszę ją wlać do zaznaczonej linii, ale nie wiem, czy taką szklaneczką mi się uda. O Boże, nie udało się. Fail. I jest do zaznaczonej linii. Teraz biorę niebieską saszetkę, otwieram i uwaga, powącham, żeby sprawdzić, czy miałam rację. Miałam, ale pachnie... nie, dobra, miałam, jednak miałam. No ale mniejsza, w każdym razie wsypię to tutaj. Ale ładny kolor, to trzeba przyznać. Kolor jest prześliczny. Teraz biorę łyżeczkę i wymieszam to wszystko. O, już się zaczęło żelować. Wow, a jeszcze to muszę wymieszać, poczekajcie. Trzeba wymieszać tak, żeby wszystkie składniki się połączyły. I najlepiej, żeby cukier przestał chrupać, żeby się rozpuścił. Ale piękny ma kolor. To jest niesamowity, już zapomniałam, jak małe są te jedzenia, że to będą dosłownie trzy łyżeczki tego deseru, z czego tak postukam, by się ułożył. I tak przygotowany deser odłożę sobie na bok, bo na razie go nie będę potrzebować. Teraz wezmę tą dużą tackę z kończynką na środku. Tutaj trochę się wygięła, ale próbowałam to odgiąć i nie za bardzo jestem w stanie nic z tym zrobić, więc już trudno. Teraz biorę wodę i miarkę i muszę nabrać jedną miarkę wody. I to będzie tyle. Teraz biorę czerwoną saszetkę z nuggetsami, otwieram i uwaga, powącham, czy pachną, czy to pachnie jak nuggetsy. Trochę pachnie jak czekolada. Albo, o nie, teraz poczułam jakby taki rosół, więc chyba dobrze, zapowiada się na kurczaka. Ale taki dziwny miks czekolady i rosołu. Nie rozumiem tego, ale spróbuję. Wsypię teraz ten proszek do zawrotnej ilości wody, jaką tu mam. Myślę, że to będzie jedna z tych trudnych rzeczy do wymieszania. Teraz wymieszam to, przynajmniej spróbuję. Ale pachnie naprawdę bardzo ładnie, tylko nadal czuję tą czekoladę, co jest dziwne. No nie wiem w końcu, czy to będzie słodkie, czy to będzie słone, bo już parę razy było tak, że jakiś zestaw miał być, wiecie, na przykład, nie wiem, spaghetti, a było słodkie, albo coś takiego. Więc takie pranki się zdarzają tutaj. Teraz muszę to wziąć w ręce i... lepiej wymieszać, tak połączyć ze sobą, jak taka plastelina, tylko wiecie, że potem to będzie do jedzenia. Mega fajne.
Jezu, no jak coś może pachnieć jak czekolada i rosół w jednym? To chyba tylko Indie potrafią coś takiego zrobić. Nie wiem, ale na razie trochę się boję tego. W każdym razie nadal mieszam. I co teraz trzeba zrobić? Jakby co, tu mam instrukcję obok i sobie patrzę. Nie to, że znam japoński, ale po prostu już robię to tyle czasu, że wystarczą mi obrazki. Tak, jestem pro. I dzielę to na pół mniej więcej. Zawsze mam z tym problem. Znaczy na pół może nie jest najgorzej. Najgorzej jest na trzy. I kiedy mam już takie dwie kuleczki, biorę nuggetsową foremkę i upycham to do foremki. Tutaj akurat paznokcie się przydadzą, bo ładnie mi wszystko upchnął. Dużo osób się zastanawia, jak żyje z takimi długimi paznokciami, ale jak widzicie, wszystko da się obejść. Chyba lepiej nie będzie, jest nuggetsik w środku. Teraz biorę talerz i muszę go tu wypchnąć. O, ale ładny! Nice! Teraz to samo robię z drugim. Tip. Dobra, ale chyba będzie. Wow, prawie mu rozlała wodę, świetnie. Teraz tego wyciskamy. Nice, ale gładko poszło. Super, bardzo ładnie to wygląda. Teraz znowu biorę tą dużą foremkę i tym razem będę potrzebować trzech miarek wody, więc idzie jedna, druga i trzecia. I wezmę tą dużą, żółtą torebkę ze słonikami. Otwieram. Zawsze tutaj tak śmiesznie proszek wylatuje. Pachnie jak mąka, więc wsypuję proszek do wody. Tego będzie dużo. I mieszam. Nie wiem, co śpiewam, ale właśnie to mi przyszło do głowy, kiedy zaczęłam mieszać ten dziwny coś. Nie lubię, jak jest tak mało wody, a tak dużo proszku. Zawsze wymaga to więcej koordynacji i dłuższego mieszania. Wszystko się lepi, ale na szczęście ogarnę to. Prędzej czy później? Dobra, już prawie wymieszane. Tu cały czas mi wypadały jakieś kawałki po drodze, więc wezmę to znowu do ręki, bo tak o wiele szybciej się miesza. Pozbieram z łyżki. I teraz zacznę to ugniatać w rękach. Ciekawe, pachnie trochę jak twaróg. Nie spodziewałabym się tego akurat, ale coraz bardziej mnie ciekawi ten zestaw. Teraz znowu muszę to podzielić na pół, więc zrobię taką jakby, nie wiem, kulkę albo cokolwiek i spróbuję to podzielić w miarę na równe części. Teraz biorę foremkę ze słonikiem i upycham ciasto do tej foremki. Sobie trochę pomogę łyżką. Muszę wam powiedzieć, że zajmuje to trochę czasu. Myślałam, że to będzie takie, o tam szybko, szybko, a tutaj jednak trzeba się trochę postarać, żeby ten słonik ładnie wyszedł. Tak ugnieść wszystko starannie. Nice. Dobra. Mamy słonika. Z tej strony wyszedł tak. I spróbuję go dorzucić do nuggetsów. Nie chcę wyjść. O! Udało się! Ale piękny, ale to super wygląda. Nice! I teraz to samo muszę zrobić z drugą częścią. Więc znowu upychamy słonika. Jej! Udało się! Słonik numer jeden, słonik numer dwa i dwa nuggetsy. I teraz nadchodzi ten bardzo trudny moment, dlatego że muszę te rzeczy włożyć do mikrofalówki. I tutaj mikrofalówka jest trochę taka, wiecie, że każdy ma inne ustawienia, ale w teorii oni piszą, że dla 500-watowej mikrofalówki powinno się trzymać to 40 sekund, a przy 600-watowej 30 sekund. Zobaczymy, spróbuję moich sił. Zawsze to jest takie, że nie wiem dokładnie co robię. I po 30 sekundach w mikrofalówce wygląda to w ten sposób. Kolory się za bardzo nie zmieniły, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast, wiecie, chlebek trochę napuchł sobie, zrobiły się jakieś takie bąbelki powietrza. No i wszystko jest na razie bardzo, bardzo gorące. Więc odstawię to teraz na bok. I teraz przejdę do kolejnego kroku, którym jest zrobienie sosu curry. Znowu wezmę tą dużą tackę i spróbuję nalać wody do zaznaczonej linii. Tylko najgorsze jest to, że to jest krzywe, więc muszę sobie trochę pomóc łyżką. O! No dobra, okej, okay. Może nie akurat tak, ale to był dobry pomysł przez chwilę. Zaraz to ogarnę, na pewno muszę to jakoś wyprostować, więc nie wiem, może wezmę tą łyżkę. O, chodzi o to, żeby ta woda się równo rozłożyła. Boże, ile tu jest stresu przy tych... Dobra, okej! Okay. Mamy to. I teraz biorę ostatnią saszetkę, czyli tą. Otwieram. Okej, okay, to pachnie zdecydowanie jak curry, więc mam nadzieję, że to będzie słony zestaw. O Boże, jak ja dawno nie jadłam słonego zestawu. Wow. Okej, okay, teraz się jaram na maksa. Uwaga.
Wsypuję. I czas to wymieszać. Będzie dużo sosu, nice. Ten typ sosu, który się nie miesza łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zwykle zestawy ja pana zjadam nie są łatwe. Mam wrażenie, że to jest dziwnie zbyt wodniste jak na sos. Ale może się zacznie jakoś tam, nie wiem, żelować. O! Ja to jestem po prostu człowiek przypał. Coś zrobi się taka bardziej, nie wiem, ślamazarna w tych zestawach. Próbuję tutaj wszystkie kropki wymieszać. Dobra, wydaje mi się, że to jest wymieszane, ale nadal jest za rzadkie. Więc teraz zobaczmy, co mówi instrukcja. O! Okej, instrukcja mówi, żeby to włożyć do mikrofalówki, ten sos. Więc przy 500-watowej mikrofalówce na 20 sekund, przy 600-watowej mikrofalówce na 20... Co? Widzicie? Nieważne jaka jest moc mikrofalówki, to tutaj jest napisane, że to jest tyle samo czasu. Trochę mnie to konfuzuje, natomiast widocznie po prostu trzeba to włożyć na 20 sekund i tyle. I tak wygląda ten sos po 25 sekundach w mikrofalówce. Wygląda całkiem nieźle. Nawet moim zdaniem jest troszeczkę za rzadki. Może jednak dałam za dużo tej wody. Ale wygląda o wiele lepiej. I powiem wam, że pachnie naprawdę przyjemnie. A i ci wszyscy, którzy się zastanawiają, czy jeżeli nie mają mikrofalówki, czy mogą zrobić taki zestaw w piekarniku na przykład, to wydaje mi się, że nie, dlatego że to jest zupełnie inna jakby moc grzewcza. No większość tych zestawów jest do zrobienia tylko w mikrofalówce. Musielibyście się jakoś bardzo, bardzo namęczyć, żeby to zrobić na przykład, nie wiem, w garnku, na patelni i w piekarniku. Wiecie o co chodzi, bez sensu. Ale teraz w takim razie, kiedy sos już mam gotowy, to przeleję go na talerzyk z yummy namis, który zostawiłam sobie z innego zestawu. Więc... Nice! Szkoda, że nie dali jakiejś takiej właśnie fajnej miseczki do tego sosu. No muszę przyznać, że wygląda to naprawdę całkiem nieźle. I teraz zaaranżuję tutaj... Przykleiło się, przyzaranżować ładnie talerz. I tu niech będzie sos, dwa słoniki i dwa nuggetsy. Przepięknie! Jestem z siebie dumna. Możecie teraz zobaczyć z bliska, tak to wygląda. A więc teraz, kiedy zestaw jest gotowy, już nie pozostało nic innego, jak zacząć naszą cudowną próbę testu! I jestem jakaś totalnie nieogarnięta. Zapomniałam przecież o deserze. W ogóle odłożyłam go gdzieś daleko i o nim zapomniałam, więc do tego gotowego już talerzyka muszę wycisnąć deser. Tylko jak ja mam to zrobić, jak on nie chce wyjść? Spróbuję to zrobić drugą stroną łyżeczki. Najpierw oddzielę brzegi. Jest, ruszyło się. Dobra, dawaj. O! Nie wiem, czy to widzicie, ale to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Tutaj jest wyrzeźbiony słonik, o tu. I taki też powinien słonik być tutaj na górze, a w ogóle to wszystko się zapadło i jest takie rozlazłe, więc... No cóż, sorry, nie wygląda to najpiękniej, ale jest to kolorowy dodatek do tego talerza. Trzeba przyznać. Teraz w końcu mój ulubiony moment, mogę to zjeść. Więc może zacznę od słonika. Słonika, który jest chlebkiem po prostu. Tylko od tej spodniej strony on jest taki miękki i mokry, a od zewnętrznej jest taki bardziej suchy, więc nie wiem, czy to coś zmieni. Ale spróbujmy. Zawinę sobie chlebek. Nice, ten sos teraz jest gęsty. Okej, sam chlebek jest taki sobie, ale chyba sos jest naprawdę smaczny. Jeszcze zobaczę z nuggetsem. Utopiłam tego nuggetsa. Chyba muszę spróbować tych rzeczy oddzielnie, bo nie umiem nic o nich powiedzieć. Więc może spróbuję samego nuggetsa. Jest bardzo gumowy, mączny i nie smakuje jak kurczak. Trochę może smakuje jak rosół, ale bardzo delikatnie. Spróbuję chlebka. Ma dziwny mleczny posmak, więc jest jakby taki chleb z mikrofalówki, ale z mlekiem. Okej, okay. To może teraz spróbuję sosu.
Wyobraźcie sobie, że ten sos smakuje jak kisiel o smaku curry. Konsystencję ma totalnie jak kisiel, ale w smaku jest najlepsze z tego wszystkiego jak na razie. Jest nawet delikatnie pikantny, tak odrobinkę, więc wow. No i tak z chlebkiem wydaje mi się, że całkiem nieźle. Nie najgorzej, ale może to przez to, że jestem głodna, bo już robiłam tyle czasu. Ale nuggets mimo wszystko lepszy niż ten chlebek. Więc nuggets z sosem curry, spoko. I teraz został mi jeszcze ten przepiękny deser, którego muszę spróbować. A wiecie, jak bardzo ja kocham ten smak sody. Here we go! Z takiej konsystencji się po prostu rozwala i ma grudki. To nie jest, wiecie, taka gładka galaretka, tylko taka maziaja. No jest takie słodkie i tutti frutti bym powiedziała, coś takiego. Taka pasta do zębów dla dzieci. No, ten zestaw nie miał mi jakiejś super oceny, ale bardzo dobrze bawiłam się przy robieniu. No i ten sos curry naprawdę dobrze smakuje, jest naprawdę jak curry. Ale ogólnie ja uważam, że się świetnie bawiłam i się nie najadłam. Pamiętajcie, że nowe filmy wychodzą w każdą środę na tym kanale, a w każdy piątek na kanale Beauty. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Pa, pa! A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie musicie to nadrobić i kliknąć tutaj na górze. Dziękuję bardzo!